Dzień dobry Państwu. Zapraszam na specjalne wydanie Loży Parkietu, tym razem podczas kongresu inwestycyjnego naszej gazety. Ze mną w studiu, nie tyle w studiu, co tutaj na miejscu, stali bywalcy profesor Krzysztof Borowski, Szkoła Główna Handlowa, Wojciech Białek, analityk, bloger, ostatnio związany z, jeśli dobrze pamiętam, domem maklerskim BPS-u, i Sobiesław Kozłowski, Noble Securities. Panowie, chciałbym zacząć od optymizmu. Ostatnie badanie Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, ich indeks nastrojów, a także ankieta przeprowadzona przez naszą redakcję pokazały, że większość inwestorów indywidualnych spodziewa się wzrostów na warszawskiej giełdzie w perspektywie 6-12 miesięcy. W ogóle troszeczkę się mówi o tym, że gdzieś w powietrzu czuć tę hossę, która na GPW ma w końcu przyjść, na którą tak długo czekamy. Mogę dodać, że na naszym kanale, na Parkiet TV, bardzo dobrze klikają się filmy, które mają w ogóle hossę w tytule. I chciałem się zapytać, czy panów zdaniem ten optymizm jest uzasadniony, czy on jest na wyrost? Panie profesorze. Znaczy, martwi mnie to, że akurat to badanie jest takie, bo z punktu widzenia kontrariańskiego inwestowania to wolałbym, żeby wszyscy pisali, że w przyszłym roku będzie fatalnie i wtedy bym się bardzo ucieszył. To badanie troszeczkę jak gdyby zaprzecza temu, no bo skoro takie jest nastawienie, no to ta hossa nie powinna przyjść. Natomiast ja mam taką cichą nadzieję, że rzeczywiście w końcu przyjdą te pieniądze na polski rynek. Może one nie będą to byłoby tak, gdyby w Stanach się załamało i potem byłby pewien spadek nawet na rynkach emergingowych, to w końcu te pieniądze trafią na te rynki emergingowe, bo one się muszą gdzieś rozlać po świecie. Natomiast tam w Stanach to, co się zdarzyło, to wydaje się, że to jeszcze trochę potrwa i ten spadek, który mieliśmy rok temu, taki gwałtowny, po odbicie V-em, teraz nowe szczyty. Poza tym, gdyby się hossa w Stanach miała odwrócić, to musiała być taka formacja, nie wiem, pół roku do roku, żeby pokazywać po 10 latach zmianę trendu. To nie będzie jedna sesja i potem pionowo spadek. Nie sądzę, żeby to tak było. Dlatego też zanim te pieniądze jeszcze trafią do Warszawy, czy może innych emergingów, to jeszcze chwilę. Natomiast no, oczywiście te wszystkie zachęty, które mamy tutaj w postaci, czy może programy jak PPK, no, już te pieniądze zaczną powoli płynąć, to na razie takim drobnym strumieniem, ale jednak one zaczną. No, chciałbym, żeby Polacy tak zaczęli więcej inwestować na rynku, może zmniejszając konsumpcję, bo na razie mamy dużą konsumpcję, a jeśli chodzi o to inwestowanie takie na rynkach finansowych, to jest zdecydowanie mniejsze. Oprócz nieruchomości, bo tam widać, że te pieniądze płyną, tak? Więc mam nadzieję, że może ta moda po pewnym czasie się jakoś tak odwróci i te środki przyjdą. Wszyscy piszą o tym, że będzie to spowolnienie, no więc ja się tam trochę nie martwię, bo jak wszyscy tak piszą, to ono już jest w cenach. Najprawdopodobniej go jednak nie będzie. I no, brakuje jeszcze może takiego jakiegoś właśnie spojrzenia, żeby inwestorzy zagraniczni zobaczyli, że u nas jest dobrze. Tak? No i to już od wielu, wielu lat mówimy, ale mam nadzieję, że któregoś dnia, może właśnie w przyszłym roku, to pewien napływ tych środków nastąpi, tak, ewentualnie jakaś zmiana mody w inwestowaniu, ale to nie jest proces z dnia na dzień, tylko to trwa znowu miesiące czy lata, tak, więc nie należy się spodziewać, że nagle za dotknięciem czarodziejskiej różdżki w ramach postanowień noworocznych 2 stycznia wszyscy będą kupowali akcje, tak, no, to raczej nie. Pan Wojciech Białek? No, oczywiście ten optymizm nie jest dobrym znakiem, ale bo ten saldo optymistów i pesymistów w sondażu INI osiągnęło najwyższy poziom od początku 2017 roku przy raptem dojściu WIG-u 20 do opadającej średniej 200-sesyjnej, czyli indeks uderzył w silny opór i wszyscy wpadli w euforię. No oczywiście konsekwencją był spadek, który tam w ciągu ostatnich 2 tygodni nastąpił. Nie ma co dramatyzować, dlatego że nastroje poruszają się w ramach cyklu 20-tygodniowego, nastroje ankietowanych indywidualnych inwestorów. To znaczy wystarczy średnio 10 tygodni, żeby przejść od skrajnie optymistycznego odczytu do skrajnie pesymistycznego. Więc dopóki ten sentyment się trochę nie schłodzi, no to myślę, że można oczekiwać jeszcze jakiegoś straszenia teraz na przełomie listopada i grudnia. Natomiast o ile wiem,
o ile pamiętam, sondaż INI, Indeks Nastrojów Inwestorów Indywidualnych, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych, jest wzorowany na amerykańskim sondażu sięgającym tam chyba 87 roku, gdzie American Association of Individual Investors pyta, wydaje mi się, o półroczny horyzont czasowy. Więc ja sam bym tak zagłosował, bo to jest pewien rozdźwięk pomiędzy treścią pytania a konsekwencjami rynkowymi. Konsekwencje sentymentu, tak jak mówiłem, to jest mniej więcej 10 tygodni czasu, żeby ten sentyment się, żeby ci, którzy kupili na szczycie, zdołali się w ciągu tych 10 tygodni poddać i przejść na pozycję pesymistów i odwrotnie. Natomiast pytanie jest o horyzont półroczny, więc jest tu pewna rozbieżność. Ja sam na wiosnę oczekuję WIG-u na nowych rekordach, natomiast fakt, że ten sentyment już teraz tak wyskoczył do przodu, dla mnie jest sugestią, że jeszcze powinno rynkiem trochę na krótką metę poszarpać w dół, żeby, no żeby ten sentyment się troszeczkę zrobił, no żeby nabrał znowu potencjału przy założeniu, że jakby kapitał płynie między twardymi rękami dużych inwestorów, a no, indywidualnymi, tak, którzy jakby są po drugiej stronie dużych pieniędzy, tak cynicznie to sobie wyobrażając. Ale Wojtku, przepraszam, nie bądź taki skromny, bo ty już od pół roku lansujesz tezę, że tam trzeci, czwarty kwartał to ten dołek, więc już wszyscy pokupowali teraz, prawda, i czekają na tą hossę, którą wróżysz. Więc no trzymamy cię tutaj za słowo, do 2024 mamy trzymać. I ja już patrzę się teraz, już praktycznie chcę wypchnąć tymi myślami ten indeks powyżej, także... Ja się będę od tej własnej tezy trochę dystansował, jeśli starczy nam czasu dzisiaj, to znaczy pokomplikuję sprawy, jeśli będzie okazja. Myślę, że będzie. Mamy wyjątkowo trochę więcej czasu niż normalnie. Ale jeszcze sobie, Sław, tobie chciałem oddać głos. Powiedz mi najpierw, czy ty byś zagłosował za tym, że będą wzrosty, że pójdzie w bok, czy pójdzie w dół w tej perspektywie 6-12 miesięcy? Wydaje mi się, że w tej perspektywie 6-12 będziemy wyżej, przy czym zazwyczaj te prognozy realizują się dużo szybciej w ciągu, powiedzmy, no, szybciej miesiąca, powiedzmy. A później już się deaktualizują. Ja bym dodał, że patrząc na saldo z INI, no to ono uderzyło, czy dotknęło 40 punktów procentowych i zazwyczaj ja to traktuję jak taki poziom euforii. Jeżeli są bardzo dobre nastroje, to wydaje mi się, że to jest dobry moment raczej na sprzedaż w krótkim terminie. No i właśnie teraz po tym rajdzie październikowym na WIG-u 20 czy MSCI-u no mamy bolesną korektę, czy katarzis, oczyszczenie z nadmiernego optymizmu. Przy czym też warto dodać, że ten indeks ma dość krótką historię, bo dobrze, jeżeli dobrze pamiętam, od 2011 roku, czyli nie obejmuje super hossy czy bez 2007-2009. Też wydaje mi się, że mając na uwadze, że 60%, 59% obrotów na giełdzie generują inwestorzy zagraniczni, to saldo INI głównie dotyczy SWIG-u 80. I akurat ostatnio tam ten indeks małych spółek zachowuje się dość dobrze, także wydaje mi się, że on jest ciekawym takim prognostykiem, jeżeli chodzi o zachowanie tych małych spółek. Co do tych dużych i największych, no to tutaj wydaje mi się, że większa korelacja jest z MSCI Emerging Markets. Tutaj jesteśmy trybem w maszynie i musimy przyjąć trendy globalne. Tak pan Wojtek powiedział, że to INI bardziej traktowałby kontrariańsko, sobie Sław, ty też. Czy ja mam rozumieć w związku z tym, że nie ma mowy o tym, żeby w tym roku był rajd Świętego Mikołaja, te efekty związane z grudniem, ze styczniem, tylko czeka nas jednak teraz schłodzenie i dopiero potem wyjście górą? Niekoniecznie, w tym sensie, że po prostu po rajdzie październikowo-listopadowym, czy tam od początku października do, załóżmy, że do początku, do połowy listopada mamy właśnie tę korektę. Ja bym dodał, że jeżeli dobrze pamiętam, debiut Aramco, jeżeli nastąpi do 12, Saudi Aramco do 12 grudnia, no to będzie rewizja nadzwyczajna MSCI Emerging Markets. Być może to będzie taki, powiedzmy, lokalny dołek. I to też się zbiega z
wygasaniem kontraktów terminowych na WIG20 i być może, jeżeli dobrze pamiętam, 17 września, jeżeli to będzie, wtedy może być, powiedzmy, taki lokalny minimum, a później może być lepiej, trochę później niż może ten klasycznie 6 grudnia, no, ale zazwyczaj, patrząc statystycznie, to ten rozkład stóp zwrotu po grudniu, to w grudniu na początku jest trochę słabiej, do mniej więcej połowy grudnia, czy tam do wygasania kontraktów terminowych, a później jest lepiej. Czy tak będzie tym razem? Nie wiem, ale jeżeli teraz się nastroje korygują, czy ten hura optymizm, czy euforia niemalże ulega schłodzeniu i to dynamicznie, bo jak dobrze pamiętam, ponad 20 punktów procentowych w ostatnim odczycie, no to pokazuje, że po prostu optymizm chyba był nadmierny i teraz, powiedzmy, no taki bolesny okres znajdywania poziomu równowagi. Ja tylko chciałbym sprostować chyba nieporozumienie wynikające z różnic kulturowych między Polską a Stanami. Formalnie Raj Świętego Mikołaja w Stanach to jest no, typowa zwyżka między świętami Bożego Narodzenia a powiedzmy Trzech Króli. My to rozciągamy na cały grudzień, co wynika z tego, że nawet chyba dzisiaj będę o tym pisał na blogu, dla WIG20 wzorzec sezonowy, czyli uśrednienie minionych tam 20 kilku lat, robi dołek 20 listopada. Nawet to sobie kiedyś w formie remember the 20th of November zapamiętałem. Czyli minęliśmy ten dołek sezonowy parę dni temu, czyli zwykle od tego średnio 20 listopada zaczyna rosnąć i rośnie tam do końca kwietnia. Oczywiście z jakimiś, a to jest jakby wypadkowa 20 paru lat WIG20 uśrednionych. Więc ja też się skłaniam, wydaje mi się, że dopóki nie uzyskamy no, takiego trochę no, niższego sentymentu niż obecnie, to na przykład, gdyby rynek był złośliwy, to w Stanach na początku grudnia postraszy spadkiem. Dlatego, że w zeszłym roku mieliśmy atypowe zjawisko zupełnie, czyli najgorszy od czasów Wielkiej Depresji grudzień. Co się jakby grudzień zwykle jest dobry, tak? A więc w tym roku wystarczy zamarkować jedną, dwie sesje na początku grudnia w dół i wszyscy przypomną sobie, no tak, to teraz jest no, nowa tradycja, że w grudniu silnie spadamy i już będzie, że tak powiem, sentyment przeczyszczony. Panie profesorze, pan wierzy w tego świętego Mikołaja w tym roku? Znaczy, ja wierzę, tak, cały czas. Przecież no, on te prezenty przynosi. Ja jeszcze może nawet pociągnął to, co Wojtek powiedział o raj świętego Mikołaja od Black Friday, tak? Bo to już tak wyprzedaż wszystkiego, to i może akcji. Ale nie, rzeczywiście ja też obserwowałem, że duża część spadków kończy się tak w trzecim, czwartym tygodniu listopada i potem to jest taki dobry moment, żeby wejść. Tylko tak pytanie, o czym my rozmawiamy? Bo jeśli my rozmawiamy o wzroście WIG-u, nie wiem, do 2400 i potem znowu jakiejś fali spadkowej, to dla mnie cały czas jest trend boczny. To ja nie rozmawiam o czymś takim, tylko mówię o tym, że my zaczynamy jakąś taką hossę, gdzie dojdziemy, nie wiem, 2600, 2700, tak, bo do 2400 to są po prostu jakieś takie ruchy, no tam czasami widać, sesja plus 3-5%, kilka sesji wzrostowych, już tam jesteśmy, wszyscy się podniecają, potem jest sesje korekty, więc dla mnie to cały czas jest taki trend boczny i dopiero jak my tak na trwale przejdziemy 2400 i zaczniemy tam dalej rosnąć, no to ja będę uważał, że ta hossa się rozpoczęła, a nie takie, powiedzmy, jedno-dwumiesięczne fale wzrostowe, bo to jak popatrzymy na wykres, to właśnie jest taki trend boczny, tak? Natomiast ja uważam, że może się nie zgodzę z tym, co Wojtek powiedział, że jak się tam dwie sesje spadnie w grudniu, to wszyscy się od razu przestraszą, bo jest taka zasada zmienności, która mówi, że jak zeszły grudzień był taki, jaki był, to ten będzie inny. O, nie wiemy, jaki będzie, ale będzie inny, tak? Uważam, że będzie inny, tylko... Tak, tylko nie będzie, że aż od razu będzie taki dramatyczny. Może rzeczywiście jedna, dwie sesje, ale nie powinna się ta historia powtórzyć i z kolei, jeśli też patrzyliśmy wcześniej, że ten listopad był taki zły, to wtedy rzeczywiście albo ten rajd świętego Mikołaja grudniowy, tak, grudniowy występował, albo właśnie był efekt stycznia, tak. Rzadko kiedy to rośnie przez dwa miesiące, to jest bardzo, bardzo rzadko, jak kiedyś patrzyłem na statystyki, więc no, trzeba się nastawić, że może jeden, pierwszy miesiąc albo drugi, tak, no to już jest tylko kwestia no, zgadnięcia tak naprawdę w tej chwili, no może to, co mówił Przemek, tak, że będzie tam po prostu, będzie debiut
debiut spółki właśnie w Arabii Saudyjskiej. W tym momencie oczywiście będzie taki relief, tak, że już te pieniądze mogą płynąć na inne rynki światowe. Tak? To może rzeczywiście jest taka data, plus to wygasanie kontraktów, to jak już otworzę nową serię, to wejdę. Tak? Natomiast tam często jak się popatrzę na przykład między... Ja kocham takie sesje między świętami, prawda? Bo tam się nic nie dzieje, tam się dosyć dobrze kupuje. Rzadko kiedy tam są wzrosty, a potem na przykład często jest ten uderzenie tam 3, 4, 5 stycznia już widać nowy kapitał, który napływa, tak? Więc miejmy nadzieję, że to będzie podobnie w tym roku, tak? Więc ja jestem optymistą w sensie takim, że... To jeszcze tak przepraszam, żebym tak, że tak się wyrażę, sprowadzę do parteru nas w tym sensie, że po fatalnym 2018 roku, gdzie SWIG 80 spadł 27%, wydawało się, że ten 2019 będzie hossa hosanna w małych spółkach. Pierwszy kwartał to potwierdził, no ale paliwa starczyło na kwartał. Także tak, no niestety ci lokalni, czyli inwestorzy indywidualni, czy lokalne fundusze są słabe. No i niestety musimy czekać na jakiś argument napływy, jeżeli chodzi o zagranicę. Też może warto dodać tak bardziej fundamentalnie, jak dzisiaj słyszałem rano podsumowanie wyników spółek za trzeci kwartał, to WIG20 był zagregowane wyniki były najsłabsze od 2 lat. To jest jakiś czynnik ryzyka. No i wychodzi na to, że po prostu pomimo fatalnych PMI w Niemczech czy słabych wyników musimy czekać na zagranicę i to po prostu oni wyznaczą kierunek PPK. Chyba jak na ten moment ten wskaźnik partycypacji wydaje się trochę niższy niż wstępnie sygnalizowany, może za jakiś czas wyrośnie, no ale niestety paliwa dla małych spółek pomimo niskich wycen starczyło na kwartał, no i tutaj zagranica powinna chyba, może pociągnąć nasz rynek. My się tak naprawdę trochę niecierpliwimy, tak? Dlatego że nie rośnie, natomiast ta sprężyna się nakręca. Jak ona się długo nakręci, to potem dalej zajdzie. Wtedy będziemy spijać tą śmietanę, zakładając, że się wybije w górę. Oczywiście jak w dół, no to będziemy płakać. Natomiast jeśli to się wybije w górę, no to dalej zajdzie. Więc teraz oczywiście każdy by chciał, żeby rosło, bo ten rynek jest zupełnie inny. No ale jeśli to jest ta kwestia wynikająca, nie wiem, z nakręcenia sprężyny do wybicia w górę w przyszłości, no to im dłużej stoimy w tym trendzie bocznym, tym potem dalej zajdziemy. Więc no, to chyba zdecydowanie łatwiej pozwala nam przetrwać te trudne chwile niż no, takie zniecierpliwienie, że wszędzie rośnie, u nas nie. Tak? Bo... Ja się tak zastanawiam, bo żeby ta hossa była trwała, żeby to było coś więcej niż taki ruch wzrostowy w ramach tej konsolidacji, którą widać i na WIG-u 20, czy na szerokim WIG-u, to potrzebujemy takich mocnych, fundamentalnych argumentów. No, tymczasem chyba nadal ich nie ma, bo mamy likwidację OFE i obawę o to, że to spowoduje jednak sporą podaż akcji. Nie wiem, jakie jest tutaj panów zdanie. Ta PPK, o którym Sobek wspominałeś, partycypacja prawdopodobnie będzie niższa niż się wszyscy spodziewają. Do tego mamy ten ciężar bankowy, a nie oszukujmy się jednak, taka jest specyfika polskiego parkietu, że bez banków o te hossę będzie trudno, przynajmniej w tym segmencie dużych spółek. I właśnie chciałbym panów zapytać o ten bilans takich prawdziwych, twardych czynników, które mogą te hossę nam zafundować albo mogą przekreślić na nią szansę. Jak wy to oceniacie? Na razie skupiając się na czynnikach lokalnych, chociaż wiem, że pan Wojtek Białek uważa, że i tak my zależymy tylko od wpływów oceanicznych, tych zagranicznych, ale jednak no, wydaje mi się, że przy tej płynności, którą obecnie mamy na rynku, głównie segmentem WIG40, SWIG80, jednak te czynniki lokalne mają duże znaczenie, czyli OFE, sektor bankowy, PPK. Nie boją się panowie tutaj, że ten bilans jednak jest na niekorzyść kupujących? Bardzo dobrze, że ten bilans na ten moment jest niekorzystny w tym sensie, że jakby był korzystny, no to już byłyby ceny na innym poziomie. Tak powiedziałbym trochę przekornie. To dzisiaj rano sprawdzałem statystykę. To smart money, czy ludzie, którzy mają duże pieniądze, 100 milionów więcej, czy więcej, miliard, to po prostu patrząc po statystyce wezwań na spółki, no to w tym roku, jeżeli państwo nie wiedzą, to mogę podać taki przykład, że było 31 wezwań. Tak się zastanawiam, czy jeżeli powiedzmy cena do zysku jest... 5 czy 15, no jak spółka generuje 100 milionów zysku, no to lepiej spółkę skupić po mnożniku razy 5 czy po razy 15. No to jeżeli ktoś ma 100 milionów, ja jeszcze nie mam, no ale to mam nadzieję, że niedługo, to bym kupował, czy ogłaszał wezwanie. Ale z drugiej strony to, żeby powiedzieć o drugiej stronie rynku,
czyli o debiutach, no to mamy 7 debiutów, przy czym z tych 7 5 jest przejścia z New Connect, 1 to jest podział spółki, 1 to taki pure, czysty debiut. No to można powiedzieć, że po prostu są niskie wyceny i ci ludzie, którzy mają duże pieniądze, no to nie są skłonni sprzedawać swoich akcji, no i to zdaje się potwierdzać tą niską wartość, ten wartość księgowej, a czynniki ryzyka, no one muszą być, no niestety, gdyby nie było tych czynników ryzyka, to ceny były na innym poziomie. Przy czym niestety to muszę się przyznać, ja nie wiem, kiedy rynek do końca odbije, w tym sensie, że no, już jesteśmy długo na niskim poziomie, cena do wartości księgowej często jest poniżej jedynki dla poszczególnych indeksów. Jak liczę sobie dzienne statystyki, to często jest poniżej 5 czy tam 3%. Wydaje się nisko, no chyba, że powiedzmy koniec świata i inna rzeczywistość, no to być może, ale zazwyczaj, kiedy taki właśnie dużo czynników ryzyka, to zwątpienie. Na szczęście tutaj akurat dzisiaj jest dość dużo osób, ale jakbym widział mało osób, to bym stwierdził, dobra, to już dno jest blisko, także no tutaj akurat to nie potwierdza tego pesymizmu, ale jak spotykam ludzi z branży, to tak zwolnienia, restrukturyzacja, mniej spółek, jeżeli Państwo nie wiedzą, to mamy poniżej 400 spółek, no to oczywiście najpierw musi się poprawić się koniunktura na rynku wtórnym, wyraźnie, załóżmy się 2700 albo i więcej, wtedy będą pewnie pierwsze debiuty, wtedy pewnie będzie mniej wezwań albo jeszcze taki ostatni akord wezwań na sprzedaż akcji spółek, no i później wydaje się, że mogło być lepiej. Przy czym, żeby dobrze powiedzieć, no to ostatnie lata są nietypowe, no bo w zeszłym roku PKB 5,7%, dynamika PKB na plusie, SWIG 80 bessa płynnościowa, więcej podmiotów chciało sprzedać, czy więcej akcji było na sprzedaż niż do kupna, no i zawsze nasz rynek obrywał. Także tak ja bym się tym trochę nie martwił, że jest dużo czynników ryzyka, trochę się martwię, że nie wiem, kiedy rynek odbije, no ale wydaje się, że prędzej czy później odbije. To mam rozumieć, że te czynniki ryzyka, które wymieniłem, one są już w cenach? Tak możemy to czytać? Bo to jest kluczowe pytanie chyba tutaj. Dla mnie są. Natomiast w tej chwili tym największym rynkiem, który odciąga pieniądze w Polsce, znaczy inwestorów indywidualnych, no to są nieruchomości, tak? Bo wystarczy popatrzeć na wzrost cen. Tam jest powiedzmy no, 10%, 20% w jakimś horyzoncie, nie wiem, półtora roku, dwa, bo ja patrzę na przykład na ceny na Mokotowie, plus jeszcze do tego, jeśli dużo osób inwestowało w nieruchomości na wynajem, no to tam jest powiedzmy rentowność około 5% na zwykłych, a na komercyjnych około 7%. Tak? I dopóki ta historia giełdy nie będzie taka, że na giełdzie się zarabia na przykład 15-20% na WIG-u, czy może 30%, no to wszystkie statystyki, niedługo Państwo też zrobią statystyki za ten rok i pokażą, jakie były, no i tam giełda będzie wypadała blado, jeszcze szczególnie jak zestawimy to ze Stanami Zjednoczonymi, czy nie wiem, z Niemcami, no to nie ma co inwestować, tak? To się jak gdyby musi zmienić takie podejście do tego, który z segmentów rynku, w co inwestujemy, tak? Że nawet wtedy ten przepływ środków osób, które mają nadwyżkę, będzie szedł do funduszy inwestycyjnych, bo kiedyś się odbywało taką triadą. Giełda, fundusze inwestycyjne, rynek nieruchomości. Z grubsza to chodziło w ten sposób. A teraz właściwie to jest tak, że to się te pieniądze poszły, no, to jest moja prywatna teza, poszły w stronę rynku nieruchomości i jak gdyby nie ma tego dopływu do giełdy. Ja mówię o inwestorach indywidualnych, tak? Nie ma z kolei takiej zachęty też do inwestowania, nawet w postaci to wszystko IKE i KZD, te zwolnienia podatkowe, one są za małe, czy nawet w ogóle w przypadku inwestowania. One powinny być większe, takie, jeśli patrzymy na to, powinno być więcej zachęt do inwestowania podatkowych, tak? Moim zdaniem. Nawet, żeby to, tak jak mówiłem, był jeden worek, gdzie wrzucamy wszystkie zyski, wszystkie straty z obligacjami, z depozytami i to jest dla mnie, to są przychody finansowe i koszty, które ponoszę, a to są takie, teraz mamy takie różne działki, prawda, i każdą sobie rozliczamy osobno, tak, bo my w ogóle nie rozliczamy depozytów i obligacji, bo tam 19% jest od razu zabierane i tam właściwie ciężko cokolwiek zrobić, natomiast gdyby jeszcze to dołączyć do tego inwestowanie na giełdzie, no to może część osób stwierdziłaby, że zdywersyfikuje. Edukacja, w ogóle nie ma edukacji finansowej, to jest bardzo mało. Państwo próbują, to się zdarza, ale ja często rozmawiam z osobami, które no, są po studiach ekonomicznych i ich wiedza na temat rynków finansowych jest no naprawdę słaba, no więc ja już nie mówię o Polakach, którzy w ogóle powiedzmy nie kończą studiów ekonomicznych, tak, oni są zagubieni często w tym, co można kupić, gdzie można zarobić i stąd na przykład wszystkie te piramidy finansowe, które w Polsce tam powstawały, no bo one żerują właśnie na tym braku wiedzy, tak. Także no jest tu kilka takich czynników, które można byłoby jeszcze poprawiać, oczywiście oprócz tych makro, bo na nie to Kowalski nie ma wpływu,
specjalnie, tak? On może tylko, nie wiem, się tam dokształcić, czy więcej się interesować, tak? W sumie natomiast jak, z punktu widzenia długoterminowego inwestowania, to na giełdę wystarczy się patrzeć raz w tygodniu, może nawet raz na miesiąc, bo tam jest trzeba kupić i trzymać po prostu, tak? A w tej chwili to ten rynek jest taki, jaki jest, czyli tam tak naprawdę można to trzymać i na zasadzie, no spada, to będę trzymał, prawda? Nie jestem graczem, więc mam inną strategię, no ale też nie mam się czym chwalić, bo na wybranych spółkach można zarobić, a na reszcie to jest trend boczny, ewentualnie trend spadkowy, tak? No więc to nie jest znowu dla mnie zachęta, żeby kolejne pieniądze w to inwestować, skoro tracę. Kupię sobie taką nieruchomość i proszę, 15-20% jeszcze chcą ode mnie wynająć. Oczywiście to się któregoś dnia skończy, to wiemy, prawda, bo to nie rosną ceny do nieba, ale to jest w tej chwili moim zdaniem ten segment, który odciąga ludzi i to głównie w miastach to widać, tak? To tutaj chyba nie mamy dobrych perspektyw, bo jak się ostatnio spotkaliśmy, panie Wojtku, to chyba mówił pan, że jeszcze 4-5 lat hossa na rynku nieruchomości będzie trwać. Na rynku nieruchomości rządzi cykl odkryty przez pana, który się urodził w Pińsku na Białorusi, w żydowskiej rodzinie jako Siemion Kuzniec, ale potem po rewolucji wyjechał do Stanów, gdzie się zamienił w Simona Kuznieca, dostał Nobla w 70 roku, zaprojektował Amerykanom system rachunków narodowych, bo wcześniej nie wiedzieli, jak to sobie policzyć. No i między innymi odkrył w danych coś, co od tamtej pory nosi nazwę Kuzniec Swing. To jest taki ostatnio 16-17-letni cykl inwestycji na rynku nieruchomości, który generował szczyty na globalnym, no w krajach rozwiniętych na rynku nieruchomości w 74, 90 i 2007. Ten ostatni pamiętamy. No to łatwo policzyć, że gdyby wszystko było regularnie, no nie wiadomo, czy będzie, no ale jakoś skoro mamy pewną tendencję, to możemy ją jako scenariusz bazowy przyjmować. No to następny szczyt byłby dopiero na rynku nieruchomości globalny, taki jak ten w 2007 roku, no w 2013-2014. Co oznacza, że emerging markets mają przed sobą świetlane perspektywy, bo ta końcówka, budowa domów wymaga surowców. Surowce są na peryferiach pieszczotliwie nazywanych emerging markets. W związku z tym, kiedy ten boom nieruchomości się, na rynku nieruchomości się rozkręca, surowce drożeją, od tego dolar, spada kapitał przepływy na emerging markets i my tu mamy szaleństwo takie jak w latach 2003-2007, gdzie jakieś, nie wiem, stal produkty tego typu cykliczne spółki drożeją, nie wiem, 150 razy w ciągu 4 lat. Więc to żadne nieruchomości się nie umywają. Bo nie podróżują no 20%. Tak. Natomiast, no i to jest mój jakby bazowy scenariusz hiperoptymistyczny na nas, no do tego 2024 roku. Ale jest problem, a dokładnie kilka problemów. Mianowicie, no jest ta inwersja krzywej, była inwersja krzywej w Stanach, która ostatni raz fałszywie ostrzegała przed recesją w 65 roku. A później zawsze był to sygnał, który poprawnie ostrzegał przed recesją w Stanach. I teraz ta recesja, ta inwersja, różnica między rentownością 10-latek a stopami 3-miesięcznymi osiągnęła apogeum, tam minus 0,4, chyba minus 0,5, nie pamiętam, pod koniec sierpnia i od tamtej pory zanikła, to przeszło na plus 0,2 czy 0,3, coś takiego. I wszyscy zapomnieli o temacie. Moim zdaniem to błąd, dlatego że w przeszłości korelacja najwyższa między tą różnicą a PKB, dynamiką PKB w Stanach wynosiła 15 miesięcy. Mechanizm jest zrozumiały. Banki w uproszczeniu przyjmują od ludzi pieniądze na te 3 miesiące, przyjmując od nich depozyty i pożyczają na rynku kredyty hipoteczne na 30 lat. W związku z tym zarabiają na tej różnicy. Tak? Jeśli różnica się robi ujemna, to banki tracą motywację do robienia czegokolwiek, dopływ kredytu do gospodarki spada popyt. Kilkanaście miesięcy, 15 miesięcy później średnio widać to w gospodarce. W związku z tym, moim zdaniem, oczekuję na wiosnę jakby rekordu WIG-u, czyli takiego sygnału, który trafi na pierwszą stronę parkietu WIG najwyżej w historii. Jak będzie, to obiecujemy taką czołówkę. To w styczniu? Czy nie? To tego roku przyszłego? Czy... W pierwszej połowie przyszłego roku, czyli w ciągu powiedzmy pół roku. Ale to będzie pułapka. Dlatego, że to 15-miesięczne wyprzedzenie tego działania, tej inwersji krzywej na gospodarkę przy apogeum inwersji pod koniec sierpnia daje apogeum jakby negatywnych skutków. No nie powinny być katastroficzne, tym bardziej, że Fed na tyle podniósł te stopy, że
znowu je szybkim ruchem może obniżyć, tak jak w tym roku. Widzieliśmy, że to zadziałało bardzo ładnie. A co więcej, może wrócić do druku pieniądze. A co też powinno zadziałać, bo inwestorzy będą pamiętali, że poprzednio zadziałało w spektakularny sposób. Także dla mnie pierwszy dobry początek roku, szeroko rozumiany, do wiosny, tak sezon, no sell in May, tak sezonowość szczytuje na WIG-u 20 pod koniec kwietnia i potem niemiła niespodzianka w drugiej połowie roku. Do tego dokłada się drugi czynnik, trochę bardziej mniej racjonalny, mianowicie to jest coś, co Amerykanie nazywają decennial pattern, czyli taka obserwacja, że z tajemniczych powodów, trudno zrozumiałych, rynki akcji źle sobie zwykle radzą na początku dekady. I mniej więcej tam od połowy roku z dwójką na końcu już jest potem dobrze. Czyli lata w dacie z zerem albo jedynką na końcu takie są. Tak, mamy tam krachy na Nasdaqu w 2000-2001 roku. Mamy to tąpnięcie w 2011 w sierpniu. Mamy tam w 90 roku recesję w Stanach i pęknięcie bańki w Japonii w 90 roku. Mamy podwójną recesję 80-82. No i to się tak ciągnie od tam 100 lat generalnie. No jak się zrobi projekcję, no to widać ten szczyt w jakby no taki a la marzec 2000, tak? A potem jest ta niemiła niespodzianka. No i trzeci, jak się zrobi projekcję na podstawie tej krzywej rentowności, to wychodzą dla emerging markets. To wychodzą dwa szczyty. Pierwszy w kwietniu, drugi ciut wyższy w październiku i ta niemiła niespodzianka. Czyli dla mnie ten rok dobry początek, potem jakaś faza dystrybucji do jesieni i jakieś tąpnięcie. I już najbardziej ezoteryczny argument. Dwa największe krachy w historii GPW zaczęły się pierwszy w marcu 1994, a drugi w lipcu 2007. WIG spadał wtedy tam 2/3. Te daty są odległe o 160 miesięcy. To nie jest przypadek, bo to jest 4 razy 40 miesięcy, czyli średnia długość cyklu Kiczyna, podstawowego cyklu gospodarczego, w którego końcowej fazie teraz jesteśmy, bo już mamy 9 kwartał spowolnienia, co się nigdy, znaczy rekord to jest 9 kwartałów spowolnienia w naszej historii. Mamy właśnie 9 kwartał, więc powinien być już ostatni. No więc te cztery, rym czterech, ja czasami sobie myślę jako na wyrost, jako o poecie rynkowym, tylko że ja nie rymuję słów, a cykle historyczne. No więc jak odłożymy te 160 miesięcy między odległości między dwoma największymi szczytami w historii GPW, to dostajemy listopad przyszłego roku. No to jest argument niepoważny, ale no jak się zgromadzi dużo niepoważnych argumentów, to one nabierają pewnej masy. Także no to jest mój scenariusz, w którym ci, co czekają na ten moment, kiedy, bo taki znany grecki analityk Heraklit z Efezu mówił, że nie można dwa razy wejść do tej samej rzeki. Chodziło mu o to, że nigdy układ cykli nie jest zawsze taki sam, bo zawsze jest jakiś cykl wyższego rzędu, który jakby spowoduje, że tym razem będzie inaczej. Ale z praktycznego punktu widzenia wystarczy wejść do podobnej rzeki. Więc no, w moich tych scenariuszach mamy 2001 rok i jeszcze przez półtora roku będą jakieś niemiłe niespodzianki po tym pierwszym impulsie, który teraz powinien być. No ale do tej takiej rzeki, która w latach 2003-2007 podnosiła akcje tych małych polskich spółek przemysłowych 100 razy do góry, no to jeszcze się trzeba przemęczyć półtora roku i nie stracić wiary i nadziei. Czy panowie się zgadzają, że to dopiero za półtora roku nas czeka to, na co wszyscy czekamy? Ja to jeszcze może nie do końca, ale właśnie jeszcze chciałem coś trochę inaczej może tutaj odnieść się. Mam do państwa pytanie, kto jest z państwa młodszy niż 30 lat, czy ma mniej niż 30 lat? Dobra,
Moje pytanie było z tego względu, że właśnie mało osób jest relatywnie młodych. Czy ta edukacja, czy giełda nie jest popularna wśród, że tak się wyrażę, no, 20-latków? Być może właśnie kryptowaluty, a być może Forex. No i tak jak właśnie tu były akcentowane w alternatywy, że właśnie rynek nieruchomości to tak mocno konkuruje, ale jeszcze jakiś czas temu wydaje się, że lepiej, gorzej, ale tak przynajmniej mentalnie ten Forex był jakąś alternatywą kryptowaluty i być może właśnie to młode pokolenie, czy osoby w wieku 20 kilku lat powoli, jeżeli będą widziały stopę zwrotu, wrócą na rynek giełdowy. Ale ja tak trochę nie jestem tak biegły w cyklach, ale zwracam uwagę, że na relacje MSCI Emerging Market, czyli rynków wschodzących do rynków rozwiniętych i ja tak mówię 9 lat tłustych, 9 lat chudych, w tym sensie, że bardzo mocno zachowały się relatywnie rynki wschodzące od 2001, załóżmy, że do 2009-2010, no i od tego czasu, od 2010 do teraz bardzo mocno zachowują się rynki rozwinięte, czyli też na przykład S&P. No i zakładając, że ten cykl będzie obowiązywał, no to wydaje się, że przynajmniej relatywnie rynki wschodzące powinny być, czy mogą być silniejsze. Relatywnie, no to też jest takie ryzyko, że rynki, załóżmy, że rozwinięte S&P spadnie 10%, no to rynki wschodzące spadną 5%. No ale to być może to już by była jakaś odmiana. No i ten 9-letni cykl dobiega powoli końca. Oczywiście 9 lat to może być przesunięcie o kilka miesięcy, no ale to też jest skorelowane z zachowaniem dolara. Ostatnio dolar, czyli indeks DXY, indeks dolara do walut rynków rozwiniętych nie mógł przebić 100 punktów i się cofnął. No i być może to pokazuje, że w ujęciu globalnym po takim radzie na obligacjach spadek amerykańskich rentowności amerykańskich obligacji z 3,2 na 1,5, czy na lekko poniżej, czyli od 1,7 punkta procentowego, czy bardzo mocny wzrost złota, wzrost siły dolara. To teraz mu jakaś realizacja zysków i być może szukanie alternatyw i być może te rynki wschodzące, a być może właśnie euro nie do dolara nie osiągnęło parytetu i być może pomimo niskich czy słabych PMI manufacturing z Niemiec, on się poprawia i być może no stąd też są te wzrosty na DAX-ie i na S&P, w tym sensie, że rynek zakładał, tak przepraszam, że przechodzę już do otoczenia, ale być może właśnie smart money, czy ci zarządzający funduszami stwierdzili, że jednak ryzyko recesji jest mniejsze niż do tej pory zakładali, dobra, i trzeba się doważyć w akcjach, przynajmniej tak pokazuje ankieta Bank of America Merrill Lynch, no i stąd mamy nowe rekordy na S&P i mocne wzrosty DAX-a, czyli być może rynek za bardzo się bał tych słabych danych, a jeżeli to prawdopodobieństwo recesji się zmniejsza, to trzeba dokupić akcje, no i stąd też wzrosty. Także tak być może to jest pułapka, to zobaczymy, no ale rekordy są faktem. Panie profesorze, pan jeszcze ma tyle cierpliwości, żeby 1,5 roku czekać? Nie, no Wojtek nie tak pocieszy, znaczy zależy w jakim sensie myślimy, tak, bo jeśli ktoś ma perspektywę rzędu, nie wiem, 10 lat, to 1,5 roku przy tym to jest tylko tam 15%, tak, to w ogóle może zero, to jest nic. No więc tak, Wojtek tam szacuje, że ten szczyt na rynku nieruchomości jest 2023-2024 i potem mówi, że tak 3 lata wcześniej zaczyna rosnąć u nas, no to ten 2020, no może 2021, tak, no tak by z tego wynikało. Więc to jest albo w przyszłym roku, albo w kolejnym. Pytanie tylko, czy ten nasz rynek jeszcze bardziej spadnie, tak? No bo jeśli będzie w trendzie bocznym, no to właściwie jest tylko no, przeczekanie ileś tam czasu, aż ta sprężyna się nakręci i wybije w górę, tak? Natomiast mi się wydaje, że Stany to one jeszcze trochę porosną, tak jak to patrzyliśmy, bo tam często przed szczytem, znaczy kawałek od szczytu jest takie właśnie tąpnięcie i potem rynek V-em wychodzi w górę, robi nowe szczyty, to można wiele host pokazać, nawet naszą Polską z 93-94 roku, tam też była taki gwałtowny spadek i rynek jeszcze trochę pociągnął. I tak na jakieś może nie wiem, 1,5 roku do 2, on powinien jeszcze dawać. Natomiast zawsze ja też patrzę na ten efekt dokładki. Tak? Tam w Stanach się wszyscy w grudniu zeszłego roku bali, tam nie było jeszcze takiej euforii, że te wszystkie lemingi biegły na skraj przepaści, że czytałem kupuj akcje. To jeszcze tak nie było. Bali się. Natomiast to już musi być tak po prostu, że the sky is the limit. Nie masz akcji, jesteś frajerem po prostu. To takie komentarze muszą być. I w tym momencie to ja uwierzę, że zbliżamy się do tego szczytu. A tam było dużo strachu. Ten wzrost jeszcze jest podszyty strachem. W Stanach, w Niemczech. Mamy teraz
teraz rekordy, ale to nie jest jeszcze takie, że właściwie już no, tylko akcje mogę iść spać spokojnie, bo to musi być takie przekonanie. Więc to jeszcze jest, moim zdaniem jest pewien taki no, przedział do wzrostów. I dopiero jak to się ziści, że akcje są najlepsze, no to będziemy mieli zaskoczenie. I ten rynek zaskoczy, nie że jak wszyscy się boją i wskazują. Jak patrzymy na krach z 29 roku, z 87, to zaledwie tam kilku najlepszych analityków, oni potrafili wskazać, że coś się zmienia, coś jest nie halo. A wszyscy inni mówili, że dźwignia finansowa to jest teraz to, powinieneś kupować na ten margin, tak? Czyli razy 5, razy 7, to charakterystyczne z 29-87 roku. Tak? Na razie jeszcze no, nie widzę takich rekomendacji, że weź kredyt, idź kup. Tak? No, nawet państwo nie piszą, kup na kredyt akcje amerykańskie. No, no właśnie, wtedy się zmartwię, powiem, że to już jest blisko. Ale to no, w Polsce możemy czekać. No niestety te pieniądze trafią tutaj do nas któregoś pięknego dnia. Nie potrafimy powiedzieć kiedy, ale one, kiedyś to był łatwy cykl, bo jak ze Stanów wychodziły, szły do Meksyku, do kilku krajów. Teraz się one troszkę większym, szerzej rozlewają na świecie, bo tych krajów emergingowych jest więcej. Amerykanie to tylko dywersyfikowali wcześniej na kilka krajów. No, oczywiście u nas wtedy żadnej giełdy nie było, żeby można było zdywersyfikować. Tak? A, także trafią, ale to jak gdyby i będzie ten moment, kiedy będziemy zarabiać to, co Wojtek mówi, tam pójdzie to 15-20 razy. Cena złota przy tym to w ogóle będzie stała, czy cena nieruchomości to żadna atrakcja będzie, tak? Ale to ten moment przyjdzie, nawet zgodnie z zasadą zmienności, że jest taka fala, kiedy się to zaczyna, tak? No i wtedy będziemy się zastanawiać, kiedy to się skończy, tak? Będziemy się zbierać na debaty, a akcje jak rosną, to rosną, i aż to musi to wahadło się tak naprawdę wychylić w drugą stronę. A teraz, no to ja podchodzę do tego, że ta spirala się nakręca, tak? Natomiast ciężko czasami jest dokładnie wskazać moment, że to jest dokładnie tam, nie wiem, sierpień 2020, czy nie wiem, 21, no bo to jest bardzo trudne, tak? Natomiast pytanie, czego się rynek boi. Na przykład w ostatnich miesiącach WIG20 najsilniej koreluje z kursem chińskiego juana do dolara i z Hang Sengiem. Co oznacza, że wszystkie emerging markety no, boją się czegoś, co tam w 2012 roku, żartując sobie z lęków ówczesnych przed Eurogedonem, co nazwałem Chinagedonem. Był taki Andrzej Amalderik, który w 70 roku napisał książkę Czy Związek Radziecki przetrwa do 1984 roku. No i jest cytowany jako wizjoner, chociaż się pomylił o 7 lat. Natomiast więc no, ja wyliczyłem, że Chińska Republika Ludowa nie przetrwa do końca tej dekady, więc zostało im, bo Związek Radziecki istniał 69 lat i się rozpadł w 11 lat po olimpiadzie, no to łatwo wyliczyć, że Chińska Republika Ludowa właśnie powinna dzielić los Związku Radzieckiego, no ale Chińczyki trzymają się mocno na razie, no, bez przesady, Amerykanie robią co mogą. No ja obstawiam scenariusz, w którym jednak jakieś częściowe porozumienie teraz przed wyborami, które są za rok w Stanach, zostanie zawarte. Chodzi o to, że pamiętamy, jak Trump się wściekał na Fed za to, no, o czym mówiłem, tak, że mu celują z apogeum spowolnienia, czy ono będzie, czy nie, to się okaże, ale no, statystyka mówi, że ono powinno osiągnąć apogeum właśnie w momencie wyborów. No to dla prezydenta jest to bardzo denerwujące, więc on, zakładam, że jakoś z Chińczykami się dogada, żeby w roku wyborczym nie nastąpiła katastrofa. Natomiast no, gdyby wygrał drugi raz, załóżmy, że go tam nie usuną, no to druga kadencja, myślę, że znowu wrócilibyśmy do tego samego, co przerabialiśmy od 18 roku, czyli no, już zaostrzenia tej wojny, bo Amerykanie nie mogą sobie pozwolić, żeby tych Chińczyków nie puścić w skarpetkach, tak? Bo wtedy będzie to oznaczało, że za kilkanaście lat będą musieli walczyć no, już zbrojnie, a nie na razie za pomocą różnych nacisków finansowo-gospodarczych. No i wtedy być może to byłby jakiś pretekst do tej niemiłej niespodzianki pod koniec przyszłego roku. Tak bym sobie to wyobrażał, no bo jednak te jeśli Chiny to największa fabryka świata, tak, która zużywa mnóstwo surowców, te surowce emergingi słyną z tego, że mają jakieś miedzie czy inne węgle, które sprzedają konsumentów surowców, więc no, dopóki ta sytuacja z Chinami jakoś nie
się nie wyklaruje, no to też jest to jakiś argument za tym, że to się jeszcze przeciągnie. Mamy jeszcze jakieś 12 minut i chciałbym tak, żeby puentą naszego spotkania były hipotetyczne portfele, jakie panowie by zaplanowali na ten przyszły rok i na tę planowaną hossę od 2021 roku. Czyli co powinno się w takim portfelu na ten przyszły rok znaleźć, biorąc pod uwagę to, co sobie powiedzieliśmy o nieruchomościach, o słabości małych i średnich spółek, o tym, że może się szyguje ten lokalny szczyt w maju. Co byście panowie do takiego portfela włożyli? Sobek. Ja generalnie jestem zwolennikiem dywersyfikacji i raczej tak zwanego rebalansingu, czyli sprzedawania tego, co jest silniejsze, a kupowania tego, co jest słabsze. I tak z akcentem na to, że powiedzmy jedna klasa aktywów, jedna akcja powiedzmy, czy jedna spółka powiedzmy do 10 czy może do 5%, to tak się zastanawiam takim sektorem mocno niepopularnym, ale jednak zmierzającym w stronę zielonej energii, no to jednak jest ta energetyka, także tutaj tak się zastanawiam, czy coś się zmieni, no, ale widzę, że już mniej jest akcentowane budowanie elektrowni, czy elektrowni węglowych, czy elektrowni atomowej. Także tutaj być może jest taki czynnik do zaskoczenia im plus, no ale to państwo muszą ocenić. No i taki zazwyczaj podnoś nie ma hossy bez banków. No i tutaj to mnie zastanawia ten sektor, przy czym po takiej euforii odnośnie tego wyroku dużego TSUE, złotówka się silnie umocniła i do franka, i do dolara, i do euro, to wydawało się, że ten czynnik ryzyka się zmaterializował, no ale jeszcze ta statystyka przegranych spraw jest dość, czy tych spraw jest dość mało i banki jeszcze nie wiedzą jak, czy audytorzy nie wiedzą jak to zaklasyfikować i to jest taki czynnik ryzyka, który w dłuższym terminie, znaczy, który powinien się wyjaśnić i wtedy być może wtedy banki będą ciekawą alternatywą. Także dywersyfikacja i raczej takie do 10% czy do 5% jedna klasa aktywów czy jedna akcje, wydaje mi się, że to jest ciekawe. No i tak w dłuższym terminie, jeżeli to państwo mają czas i możliwość śledzenia, no to być może te zapomniane, nielubiane małe spółki, to wydaje się, że jak jest PPK, to nawet, nie wiem, czy państwo wiedzą, jak patrzę po medianie obrotów za ostatni miesiąc, mediana, czyli wartość środkowa obrotów, no to często te 40 spółek ma około 400 tysięcy, a później to te obroty są rzędu 200, 100, a nawet wyraźnie poniżej 100 tysięcy, także nawet niewielka poprawa płynności może spowodować, że te spółki się mogą zachować lepiej. Także tutaj takie tropy, przy czym wydaje mi się, że rynek jest na tyle teraz taki, idzie bokiem, że wzrost o 5, 6, 7% to już jest dobry moment do zamykania pozycji i być może wtedy, kiedy właśnie wzrośnie o te 5 czy 10%, myślę, że sprzedadzą, a on pójdzie dalej, no to wtedy być może będzie taki moment, że dobrze, tu mamy taką zmianę sentymentu. Póki co to tak trend boczny góra-dół i na kilka procent transakcji to chyba to jest dobre rozwiązanie. Nie. Pan Wojtek Białek? Deweloperzy. Skoro mamy hossę na rynku nieruchomości, której no na razie perspektywa wysokich stóp chyba nie zagraża, no to deweloperzy powinni sobie radzić. WIG nieruchomości robi 8-letnie maksima, czyli no szału tam nie ma, ale ładnie rośnie. Sektor jest dosyć tani. Dla WIG-u nieruchomości średnia wartość wskaźnika cena zysk to jest 7 z haczkiem. Poniżej 0,6 cena do wartości księgowej i stopa dywidendy ponad 4. No, czyli mam do wyboru w banku, nie wiem, 1% i 4% na portfelu deweloperów. To i w długim horyzoncie do tego mitycznego czwartego roku, no i w tym krótkim do tego mitycznego szczytu gdzieś w przyszłym roku, przed tą jesienną na przykład niespodzianką. No a potem, gdyby taki wzrost się zmaterializował, no to szukałbym bezpieczeństwa, czyli jakieś spekulacyjnie, żeby przeczekać te
być może jakieś niepokoje, no znowu powrót do obligacji, które gdyby akcje rosły, powinny no trochę spaść na zasadzie przepływu kapitału od bezpieczeństwa do ryzyk. Panie profesorze. Znaczy, jeśli zakładamy ten cykl, rzeczywiście wychodzimy w górę, no to powinniśmy zgodnie z tą zasadą nawet doła jeszcze uwzględniać w przeważającej części duże spółki, dużej kapitalizacji, blue chipy, tak? One głównie w pierwszej fazie, w fazie uciekają. Czyli wtedy tak naprawdę spółki z WIG-u 20, może tam z przeważeniem załóżmy sektora energetycznego, który tam mocno spadł. Zostawiłbym tam jakiś małą część, na przykład nie wiem, 10-15% na spółki z Small and Middle Capitalization, te, które są jeszcze na razie w trendzie wzrostowym, ale tam po takiej pierwszej fazie wzrostowej będzie zmiana liderów i wtedy dopiero bym się zaczął zastanawiać nad tymi spółkami właśnie małymi i średnimi. One rzadko kiedy ruszają jako pierwsze, zaczynając hossę. Najpierw ruszają te duże spółki, znaczy generalnie. Dlatego jak miałbym obstawiać ten wzrost, to tu bym się koncentrował na tym. Tam może z jakimiś 3-5% w portfelu Palladu, który cały czas tam bije kolejne rekordy, to takie delikatne wyjście na rynek commodities, tak, taki portfel w tej chwili w oczekiwaniu na ten wzrost, tak, który ma być. Natomiast oczywiście on jest zbudowany na jakiś powiedzmy rok, półtora, może dwa, a po zmianie liderów, czyli po jakiejś pierwszej korekcie takiej poważnej, zakładając, że ten scenariusz się sprawdza, no to wtedy zacząłbym rotować tymi spółkami na bardziej ewentualnie procykliczne, tak, które będą należały też do tego grona małych i średnich. To jest takie moje podejście. Jeszcze chciałem jedno zdanie powiedzieć, to co Wojtek mówi. Ja uważam, że teraz się odbywa zmiana hegemonii na świecie, tak, że Chiny bardzo walczą, żeby wyjść na pozycję lidera. I to jest taka zmiana troszeczkę bezkrwawa, tak? Nie tak jak Wandalowie zapukali do bram Rzymu i powiedzieli, że teraz my, tylko oni po prostu chcą uzyskać tą hegemonię. I ta wojna się jakoś musi skończyć, no i może wtedy historia zatoczy całe koło, tak? Że najpierw mieliśmy Chińczyków, którzy się najlepiej rozwijali, potem przechodziło to gdzieś do Europy, potem Stany i może świat zatacza takie koło. Jesteśmy świadkami zmian hegemonii na świecie, tak? Stany nie chcą tego odpuścić, no bo wiadomo, że bycie drugim to nie jest bycie liderem, tak? Ale widać, że Chińczycy tam naprawdę bardzo mocno napierają i oni nie chcą odpuścić. Pierwszy raz widzimy, żeby prezydent Stanów Zjednoczonych poprzez swoje tweety miał taki wpływ na to, co się na rynkach dzieje. Tak? Bo ja nie pamiętam. Inni prezydenci byli bardzo powściągliwi w swoich wypowiedziach i tam nie było takich czasami nerwowych komentarzy, więc widać, że skoro, może oczywiście sam Trump jest na tyle nerwowy, no ale głowa Stanów Zjednoczonych powinna być moim zdaniem bardziej wyważona w tym, co mówi. Tak? Natomiast no, jeśli odbiera się prezydenta, że on jest taki nerwowy, no to ja to przekładam troszeczkę na Stany, że Stany są takie nerwowe, bo ktoś im tam depcze po piętach, tak? Ekonomicznie oczywiście. Także to jest moja jak gdyby taka odpowiedź na to, co mówił Wojtek. Ja szanuję tę odpowiedź, ale ja mam taki inny troszeczkę punkt widzenia. No bo to jest los każdego hegemona. Istotą bycia globalnym hegemonem jest to, że jest się najbezpieczniejszym krajem, krajem, na którego żadni tam wandalowie nie napadną, bo jest najsilniejszy. W związku z tym wszystkie kraje, takie jak Polska, na które ktoś jednak może napaść, trzymają tam w tym kraju hegemonie swoje rezerwy finansowe. W związku z tym taki kraj jest, żyje na koszt reszty świata, co jest bardzo przyjemne, ale oznacza to, że musi co roku przyjmować kilkaset miliardów inwestycji z całego świata w te ich nie obligacje. A to oznacza, że ich waluta sztucznie, kurs tej waluty jest sztucznie zawyżany przez te napływy finansowe i musi być, no, efektem tego sztucznego zawyżenia jest puchnący deficyt handlowy i wypychanie bazy produkcyjnej, skoro kurs waluty musi być zawyżony, no bo napływają setki miliardów inwestycji portfelowych w obligacje w celu utrzymania rezerw walutowych przez inne kraje. No to zachodzi to, co zaszło w Stanach, czyli wypłukanie bazy przemysłowej, która się przeniosła na peryferia, do Chin i tak dalej. W związku z tym samo bycie hegemonem wymusza proces słabnięcia tego hegemona aż do momentu, kiedy mamy takiego wyleniałego króla lwa i stado hien. No, młodego lwa, ewentualnie stado hien, które zawsze się bało, ale w którymś momencie łączy siły i atakuje tego starego lwa. No, to się zdarza raz na tam 130 lat,
To się nazywa cykl hegemoniczny George'a Modelskiego, a też on się w Poznaniu urodził jako Jerzy, ale w Stanach się zmienił w George'a. I ten cykl ma 130 lat. Ostatnia wojna hegemoniczna zaczęła się w 1914 od I wojny światowej mniej więcej. Tam pretendentem też tak naprawdę byli Amerykanie, ale przodem puścili przygłupiastych harcowników, czyli Niemcy i no głównie Niemcy. I Niemcy toczyli dwie ciężkie wojny światowe, które wygrali Amerykanie niskim kosztem. Tak? No to 130 lat mniej więcej. Proszę mi wierzyć, że ten cykl ma tyle lat. No to jest 44. To jeszcze mamy ćwierć wieku. Ten okres we Francji przed I wojną światową nazywano La Belle Époque. Amerykanie ten okres nazywali The Gilded Age. No, żyjemy w Belle Époque, Gilded Age, w czasy Wokulskiego. Trzeba lalkę przeczytać. To jeszcze jest do rozstrzygnięć daleko. To tak, tylko że to wiesz, to jest jakiś 1890, czy te 20 lat może jednak wcześniej by trzeba było zacząć liczyć to, tak? 1889, prawda? Nie wiem, bo ty liczysz od 1914, ale to już Amerykanie też byli mocno odseparowani od Europy. Oni powiedzieli, że nas tam nie interesuje, co się dzieje. A mi się wydaje, że ta hegemonia się zaczynała. Sądząc po ich inwestycjach w Niemczech, to się bardzo interesowali. Ktoś tym Niemcom ten przemysł zbrojeniowy ufundował. Tak, to się zgadza, że akurat w samych Niemczech, tak? Natomiast no, też musieli ich zbroić do wojny wcześniej chwilę, mi się tak wydaje. No, tymi historycznymi akcentami kończymy dyskusję, panowie. Bardzo dziękuję. Sobiesław Kozłowski, Wojciech Białek, profesor Krzysztof Borowski. Państwu dziękuję za udział i zapraszam za 10 minut na kolejną debatę. Dziękuję.